W porządku, jak się macie? Myślę, że to jest takie ciekawe tło, bo ty trochę zielonych liści się zaczyna pokazywać i objaśniać, tak? Oczywiście są też te stare liście brązowe, czy tam jak jesteś niewiastą, to jakikolwiek inny kolor, tak? Ogólnie mówiąc, że kobiety nie są wzrokowczyniami, a zobaczcie, jak kolory potrafią odróżniać, tak? Mężczyźni tak nie umieją, ok? A robiłem osobny materiał na ten temat, ok? Akurat o kolorach tam nie wspominałem, ale o innych rzeczach, bo też nie chodzi o samą porządliwość, ale inne kwestie, pomniejsze jakieś, nie? Takie zwykłe, że kobiety potrafią bardziej dostrzegać swoimi oczami pewne rzeczy, ok? Ale mniejsza, dzisiaj chcę powiedzieć coś na temat Księgi Henocha. Na początek chciałbym wam pokazać kontrowersyjną kwestię, ok? Że pewien człowiek, będąc gdzieś na Facebooku to było, tak? Przeczytam wam dokładnie, o co tam chodziło, bo w tej chwili nie pamiętam tak dobrze, ale przeczytam wam to wszystko, co ten gość napisał. Gdzieś tam na Facebooku sprawdzał działy z książkami i w dziale o satanistycznych, okultystycznych księgach była właśnie Księga Henocha. Zobaczcie sobie to. Przechadzałem się na Facebook przez sklep, który sprzedaje satanistyczne książki. Proszę zauważyć, że Księga Henocha jest na szczycie ich listy. Nie chcę się z nikim sprzeczać, aczkolwiek moje stanowisko jest takie, że książka, którą dzisiaj nazywamy Księgą Henocha, jest niebiblijna i nawet bardziej popularna wśród satanistów niż wśród chrześcijan. Tak, tylko mówię. I teraz tak, czy to nie jest zaskakujące, że w tym dziale znalazła się właśnie Księga Henocha? Słuchajcie, mnie to osobiście zaskoczyło. Z drugiej strony ja zawsze odradzam czytania apokryfów, ok? Nigdy nie polecam czytania apokryfów, ponieważ sam wiem, że podczas czytania prawdziwej Księgi Biblijnej się nawróciłem, ok? Ewangelii według świętego Mateusza, potem tam Ewangelia Marka i tak dalej. Więc powinniśmy pozostać przy tych księgach biblijnych, które mamy i nie sięgać po dodatkowe księgi. Zwłaszcza, że tych ksiąg mamy mega, mega dużo. Ja to często podkreślam, że skoro masz tak dużo tych ksiąg, to po co? No bo jest 66 ksiąg biblijnych, ok? Skoro masz tyle tych ksiąg, to po co sięgasz po dodatkowe, skoro nawet dobrze nie przestudiowałeś tych wszystkich, które już masz, ok? Niektórzy nie znają Biblii, a sięgają po dodatkowe księgi. W ogóle nie znają Biblii, tak? Nie czytali nigdy całej Biblii od okładki do okładki, ale nie, sięgajmy po dodatkowe księgi, no bo tam jest coś ciekawego. To szatan szepta to tobie do ucha, gościu, że tam jest coś ciekawego. A, miałem powiedzieć jeszcze jedną kwestię, że kiedyś na kanale Jezus bez religii polecano apokryfy. A wiecie, czym oni się zajmowali ogólnie? Okultyzmem. Wychodzenie z ciała, czyli out of body experience, tak? OOBE. To jest okultystyczna praktyka, ok? Ludzie wychodzą z ciała, a potem często gęsto mogą nie wrócić z niego, tak? I mogą umrzeć po prostu nawet przez te okultystyczne praktyki, bo potem chcą wrócić, nie? Bo niektórzy myślą, że oni na tym panują, ale dochodzi do takiego momentu, że ludzie chcą wrócić do tego ciała, ale już nie mogą, bo to diabeł miota tymi ludźmi, ok? I diabeł wyciąga potem mimowolnie tych ludzi, nawet jak oni nie chcą. I ci ludzie muszą wołać do Pana Jezusa, aby im pomógł, nie? Bo inaczej będzie kiepsko, tak? Także ludzie, którzy polecają apokryfy, często, gęsto wchodzą w okultyzm. Albo zajmują się ogólnie okultyzmem, nie? I polecają też inne księgi. Dlatego Księga Henocha była w tym dziale z księgami okultystycznymi, tak? Dlatego właśnie. I tam Artur mi napisał, że tam dużo ogólnie nazw demonów jest wymienionych. Słuchajcie, tak sobie myślę, okej, w Biblii też jest dużo nazw demonów wymienionych, ale coś tu jest nie tak, jeżeli tam jest tego tak mega dużo, nie? No bo
są tam różne nazwy demonów, te Azazele, nie Azazele, jakieś tam inne głupoty, nie? Oczywiście w Biblii też mamy Baala, ale o co chodzi, do czego zmierzam? To jest pożywka dla okultystów. Zobaczcie, Biblia mówi jasno, imion obcych bogów nie wspominajcie. Tutaj daję tekst, ok? Bo jest taki werset w Biblii, aby nie słyszano go z naszych ust. Właściwie tych imion, aby nie słyszano z naszych ust, tak? Mamy ogólnie nie wspominać o imionach obcych bogów, więc tak, w Biblii są imiona różnych obcych bogów, ale nie ma tego tak często, jak właśnie w Księdze Henocha. I samo to już jest podejrzane. Albo druga kwestia, też mi to Artur powiedział, tak jak mówię, ja już kiedyś czytałem i odświeżałem tę księgę, a teraz znowu pozapominałem, nie? No bo ja muszę, ja taki jestem, że łatwo zapominam, muszę ciągle studiować, nie? Też zaznaczył taką ciekawostkę, że anioł dał jakieś słowa Noemu, a nie Bóg. A w Biblii czytamy, że to Bóg bezpośrednio przemówił, nie? Do Noego. Więc tutaj znowu jest sprzeczność. Jeżeli widzimy takie sprzeczności, tam jest moja kurtka, bo widzicie, jak jest gorąco, nie? Właściwie, no jak macie widzieć, no po prostu jest gorąco, ok? I teraz tak, jak widzimy takie małe rzeczy, nie? To takie małe drobnostki niby, zwracajmy na to uwagę, słuchajcie. Zwracajmy na to uwagę. Ponieważ może się okazać i objaśnić, że te małe drobnostki właśnie nam pokazują i objaśniają, że hej, jest sprzeczność między tym, co mamy w kanonie, okay, w księgach biblijnych, a tym, co jest w apokryfach. Zwracajmy uwagę, jak już badamy takie rzeczy, nie? To zwracajmy uwagę nawet na takie drobnostki, nie? Żeby wiedzieć, hej, to jest sprzeczne z tym, co ogólnie mówi Pismo Święte, nie? To jest ze sobą sprzeczne. A jak jest sprzeczne, odrzucamy to, ok? Wrzucamy to w piec rozpalony, tam jest płacz i zgrzytanie zębów, ok? Dla tych apokryfów, dla tych ksiąg. W dziale z okultystycznymi księgami, żeby księga Henocha była, no to musi się wam zapalić czerwona lampka, ok? Mam nadzieję, że w tej chwili odrzucicie te księgi, no bo często też możecie zwrócić uwagę, ja robiłem osobny materiał na temat apokryfów, nie, ale o tym akurat nie mówiłem. Często możecie zwrócić uwagę, w sensie o księdze Henocha nie mówiłem. O tym, co teraz powiem, prawdopodobnie mówiłem, dlatego mówię to dla przypomnienia, że możecie zwrócić uwagę w takich księgach na to, że człowiek je napisał, że one są w taki przystępny dla człowieka sposób napisane, ok? A Biblia to jest księga nie z tego świata. Jak to kiedyś chyba Jan Wycliffe w swoim tytule dał, że ona jest napisana w inny sposób, ok? Chociaż nie wiem, czy ten Jan Wycliffe też nie poleca, chociaż, a miesza, dobrze. Chyba nie poleca, mam nadzieję, księgi Henocha, nie? Bo zaraz będzie, że powołuje się na jakiegoś, nie powołuje się, tylko mówię, jaki on dał tytuł, ok? Nie łapcie mnie za słówkę, ok? Dobra, dziękuję za uwagę, pozdrawiam.